Pan poseł Michał Woś w Raciborzu pod zakładem karnym. Dzisiaj to nie jest jedyne miejsce, które pan odwiedza, jeżeli chodzi o Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak pan oddaje hołd tej grupie, tej części historii Polski? To, co jest zawsze najbardziej poruszające, to te słowa, które mam wkute do głowy, kiedy byłem radnym raciborskim. Duża część ówcześnie rządzących mówiła i krytykowała, kiedy nadawaliśmy rondu żołnierzy, największemu przy placu mostowym, imienie żołnierzy niezłomnych na wniosek Klubu Gazety Polskiej. Właśnie to zacne imię wówczas wielu mówiło, że żołnierze wyklęci nie mają nic wspólnego z Raciborzem. W ogóle nic ich stąd z tym nie łączy. A się okazuje, że historia jest zupełnie inna, że chyba nie ma drugiego miasta na Śląsku, a na pewno w naszym regionie, tak mocno związanego z żołnierzami niezłomnymi, z żołnierzami wyklętymi, bo nie tylko tutaj działali w 1945 niektóre grupy, które można zaliczać do tego podziemia niepodległościowego, o czym chociażby pan Obęcze wielokrotnie pisze w swoich artykułach naukowych, pan doktor, ale też właśnie w tym miejscu byli przetrzymywani od 1946-1947, właściwie do 1956 wręcz, w murach raciborskiego więzienia byli męczeni i zamęczeni przez komunistów, doprowadzili do śmierci kilkunastu z nich, a na raciborskiej ziemi, na cmentarzu Jeruzalem, była łączka, raciborska łączka, czyli miejsce, w którym ich doczesne szczątki spoczęły, i to było miejsce, gdzie historia miała o nich zapomnieć, nawet o ich grobach, nawet o ich prochach, o ich kościach. I naprawdę jestem dumny z tego, że tak wielu raciborzan zaangażowało się w to, żeby tę pamięć odnowić. Jesteśmy w miejscu, no, dla mnie szczególnym, czyli w miejscu pomniku żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych w Raciborzu, który od 2 lat tutaj stoi. Wielkie, piękne uroczystości wówczas bezpośrednio po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą były tu w Raciborzu, ale też na Jeruzalem byliśmy dzisiaj z grupą osób, które się tym zajmowały, z Szymonem Bolikiem, tam gdzie pozostała powieszona rok temu i od roku wisi tablica. Widzę, że ludzie bardzo się o to troszczą, składają tam kwiaty, są znicze. Tablica poświęcona właśnie żołnierzom niezłomnym, żołnierzom wyklętym, którzy tam na tym miejscu na cmentarzu Jeruzalem spoczywali z tą symboliczną figurą przestrzeloną przecież przez Sowietów, odnowioną przez Szymona Bolika, ale też z tym takim symbolicznym brzozowym krzyżem, który kojarzy nam się przecież z, nie wiem, z batalionem Zośka chociażby, czy z Powązkami Warszawskimi, i my w Raciborzu taki krzyż mamy, ale tam też spoczywają już w takich standardowych grobach, które znamy, czy pan kapitan Stal, czy pan pułkownik Szlapański. Przecież ci, którzy służyli w Armii Krajowej, którzy działali też w podziemiu niepodległościowym, a którzy związali swoje życie z naszą ziemią. I cieszę się też z tego, że nie tylko ta pamięć konkretna z kwiatami, ze zniczami, pamięć o ich nazwiskach, pamięć o tych, którzy rzeczywiście odnaleźli swoje groby, ale też o tych, którzy wciąż są jeszcze poszukiwani, żyje w społeczeństwie i że te obchody są realizowane, ale też cieszę się z tego, że tak wielu raciborzan uczestniczy w naszym wspólnym wydarzeniu, wspólnej inicjatywie, czyli Raciborskie Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jutro serdecznie zapraszam też, bardzo bym chciał, żeby jak najwięcej mieszkańców, jak najwięcej raciborzan tam było, właśnie na Placu Długosza, gdzie i koncert, i inscenizacja, i wielkie wydarzenie, bo w ten sposób uczy się też historii. Młodemu pokoleniu przekazuje się tą wiedzę w taki atrakcyjny sposób, czyli przy okazji różnorakich atrakcji można przypominać tą wielką historię, te bohaterstwo, tą przelaną krew, tę niezłomność właśnie tych, którzy do końca wierzyli w wolną Polskę, którzy tej wolnej Polski nie doczekali, którzy zginęli z rąk sowieckich pachołków, z rąk komunistów. A dzisiaj jest ten czas, kiedy my o nich wspominamy, właśnie świętując wolną Polskę, ale też pamiętając o tym i troszcząc się o to, żeby Polska pozostała suwerenną, żeby Polska pozostała niepodległą, nawet w takich warunkach politycznych, geopolitycznych, które mamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie.